Na to, co powiedziała Ewa, chcę wam przeczytać kawałek z Księgi Mądrości, rozdział 17, Egipt, a Izrael, ciemności i słup ognisty. Wielkie są twoje sądy i niezbadane, dlatego pobłądziły dusze nieumiejętne. Niegodziwcy, co zamyślili ujarzmić lud święty, legli, uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą. Zbiegowie przed wieczną opatrznością, zamknięci pod strzechą. Ci, którzy mnie mali, że się ukryją z grzechami, pod ciemną zasłoną zapomnienia pogrążeni zostali w ciemnościach, wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami. Bo ich chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczyła przed strachem. Rozlegały się wokół przerażające odgłosy, ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach. I ani żadna siła ognia nie mogła dać światła, ani jasne płomienie gwiazd nie zdołały rozświetlić owej strasznej nocy. I ukazywały się im tylko przeraźliwe ogniste sa ognie samopalne. A wystraszeni owym nieznanym zjawiskiem za gorsze brali to, na co patrzyli. Zawiodły kłamliwe sztuczki czarnoksięstwa, spadła haniebna kara za przechwalanie się mądrością. Ci, którzy przyrzekali duszę schorzałą uwolnić od strachów i niepokojów, sami chorowali na strach wart śmiechu. Bo nawet gdy nic przeraźliwego ich nie straszyło, przerażeni tu potem bydląt i syczeniem gadów, zamierali ze strachu, nie chcąc nawet spojrzeć w powietrze, którego z żadnej strony nie można uniknąć. Tchórzliwa bowiem jest nieprawość, gdy sama się potępia i zawsze pomnaża trudności, dręczona sumieniem. Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania. To chciałam, Słuchajcie, dodać tym kawałkiem to, co mówiła Ewa, bo. To jest też taki czas teraz, że ludzie, którzy się bali i nie zrobili z tym porządku, będą się bali rzeczy śmiechu wartych. Wiecie, często naprawdę strach ma wielkie oczy i trzeba się z tym zmierzyć i przestać się tego bać i pójść w miejsce braku komfortu. Dlaczego w miejsce braku komfortu? Dlatego, że Bóg powiedział, posyłam was jak owce wśród wilki. Więc nie mamy iść tam, gdzie jest wygodnie, nie mamy iść tam, gdzie wszyscy są wierzący, gdzie nas pogłaszczą po głowach i, i będzie miło i przyjemnie. Wiecie, ja Często słyszę od ludzi wierzących, którzy idą do nowej pracy, że tam czarują, że tam obmawiają, że tam przeklinają, że ja tam nie wytrzymam, bo nie znoszę, nie zniosę naporu tej duchowości. Wiecie, mnie to śmieszy po prostu. Dlatego, że ten człowiek jest wyżej, zasiada z Jezusem na tronie, ma moc, żeby to związać, żeby pójść, żeby świadczyć swoją pracą, swoim życiem. Jak byłeś nienarodzony z Bożego Ducha, to z tymi ludźmi siedziałeś przy stole, przeklinałeś, piłeś i jakoś duchowość cię nie przestraszyła. A teraz chodzisz z Bogiem za rękę i boisz się świadczyć swoją pracą i postawą o Chrystusie. Nie możemy się bać śmiechu wartych rzeczy, bo wiecie, nasza głowa będzie wyolbrzymiała te tematy. Ja to widzę, widzę to na co dzień. A odnośnie tego też, co mówiła Nina, to chcę wam powiedzieć, żebyście za każdym razem, jak tu jesteście, bo czemu mamy mieć Słowo Boże przed oczami, wiecie, bo... Człowiek tak funkcjonuje. Pastor Yongi Cho zdradził taki fajny sposób, taką fajną technikę i powiedział, że on się modlił do tej pory, dopóki nie otrzymał wizji od Boga albo snu, na który mógł patrzeć. I w sercu swoim, w chwili niewiary, go sobie przypominać zgodnie ze Słowem Bożym, z tym, co powiedział Bóg. Dlatego powiedział do Abrahama, wyjdź na zewnątrz z namiotu i spójrz na gwiazdy, bo tyle będzie twojego potomstwa. I przez te wszystkie lata, kiedy Abraham wychodził i patrzył na gwiazdy, to przypominał sobie, tyle będzie mojego potomstwa. Jeżeli chcesz być zdrowy i patrzysz na swoje ciało i masz z tym problem, bo ciągle przez lata patrzyłeś na chore ciało i kiedy zamykasz oczy i mówisz, Boże, jestem zdrowy, bo uzdrowienie jest przez krew Jezusa, to tego nie widzisz, bo Twoja głowa przez te wszystkie lata widziała tylko obrazy chorego ciała. Więc znajdź sobie, tak robią ci, którzy trenują. Na Pintereście, w internecie, zdrowe ciało. I patrz na nie jak na swoje, żebyś zakodował obraz. To są takie proste techniki, wiecie, bo my jesteśmy naprawdę tak skonstruowani przez Boga, że możemy zarządzić swoim ciałem tymi technikami, które dzisiaj w świecie są ogólnie dostępne. Patrz na to, proklamuj to. I tak długo się na tym skupiaj i w modlitwie nawet przed Bogiem, bo to jest modlitwa. To jest dziękczynienie za posiadanie doskonałego ciała. W ogóle wychodzimy z religii na maksa. I zaczynamy żyć z Bogiem tu i teraz. Ale odnośnie patrzenia w przeszłość. Ja już to kiedyś powiedziałam Mateuszowi, że ten obraz powinien mieć inny tytuł. Nie oglądaj się za siebie. To był obraz malowany podczas uwielbienia pod natchnieniem Bożego Ducha. I ci ludzie, oprócz jednego, są skierowani na uwielbienie Boga. A ten, co się ogląda za siebie, to jest przykład żony Lota, która zamieni się w subsoli, soli. Czyli, czyli poniesie straty, śmierć. Więc za każdym razem, jak będziesz musiał sobie to przypomnieć, to spójrz na ten obraz i będziesz wiedział, żeby nie oglądać się za siebie i nie wspominać tych rzeczy, które cię kiedyś udoskonaliły, bo na nich poprzestaniesz. One będą tą barierą. Nie odbierzesz świeżego, lepszego objawienia, nie weźmiesz większej mocy, bo tamto, co stare, będzie cię ograniczało. Amen.